mamy przygotowane dla Państwa pieśni Ludomira Różyckiego. To był kompozytor z przełomu wieków, który właściwie jest wielką szkodą, że został tak szybko zapomniany. Chociaż w tej chwili troszeczkę powraca na estrady i na sceny, ale skąd się wzięło to, że w ogóle zajęliśmy się z Pawłem Cłapińskim Różyckim? Otóż wiecie Państwo, ja od wielu lat jestem zapraszana do jury konkursu, takiego konkursu wokalnego dla młodych śpiewaków, uczniów średnich szkół muzycznych, do Gliwic, do szkoły imienia Ludomira Różyckiego. I właściwie stamtąd zawsze szły takie sygnały o to, żeby nagrać te pieśni, żeby poszukać tych pieśni. I jak zaczęłam się interesować tym, żeby zebrać materiały, żeby zebrać nuty, no okazało się, że mamy jakieś szczątkowe wydania, że ktoś gdzieś tam ma jakieś utwory w szufladzie. No wszystko to zebraliśmy, ale no trzeba było zrobić porządną kwerendę. Jeśli chce się nagrać na przykład całość, no to trzeba się dowiedzieć, co tak naprawdę mamy. I jak zaczęliśmy robić kwerendy w bibliotekach, okazało się, że tam leżą sobie po cichutku jego wydane lub niewydane utwory lub rękopisy tych utworów, które są szalenie interesujące. I tak się zaczęła nasza wielka przygoda z Ludomirem Różyckim, która trwała no, około roku, prawda? Około roku i przyniosła, no muszę powiedzieć, zaskakujące nas samych odkrycia. Ludomir Różycki jest znany jako symfonik właściwie. Dlatego, że to, czym on się zajmował przez całe życie, to były poematy symfoniczne, to były opery. Zresztą był uczniem Zygmunta Noskowskiego, który... Zresztą od Zygmunta Noskowskiego z klasy wyszła cała grupa takich wichrzycieli kompozytorskich, którzy swego czasu założyli taką grupę Młoda Polska. To był Grzegorz Fitelberg, Karol Szymanowski, Ludomir Różycki i Apolinary Szeluto. To była właściwie taka spółka nakładowa, ponieważ ci kompozytorzy absolutnie nie zgadzali się z takim nurtem neoromantycznym w muzyce. Uważali, że to jest przebrzmiałe. Uważali, że to w ogóle tak się teraz nie pisze i że oni zakładają spółkę i będą wydawać swoje nowe utwory, odcinając się od tego, co było przedtem. O ile jest to zabawne, zobaczycie Państwo na końcu tego koncertu, ponieważ powiedziałam, że Barcarola Zarzyckiego jest wprowadzeniem do drugiej części koncertu i tak jest. Zobaczycie Państwo, jak ten początkowy bunt i dążenie do nowej muzyki przekształciło się u Różyckiego w coś, co można by nazwać nurtem neoromantycznym. Więc co? Poematy symfoniczne, bardzo, bardzo znany balet Pan Twardowski i opery. Ale Ludomir Różycki pisał również pieśni. Dlaczego je pisał? Jak zwykle z powodu kobiety. Ponieważ jego żona, Stefania Różycka, była śpiewaczką. Więc na początku pisał pieśni dla niej i te pieśni bardzo dobrze mu wychodziły. Gorzej było ze współpracą małżonków przy wykonywaniu tych pieśni. Dlatego chyba zaprzestali tego dość szybko, bo
To już nie było tak bardzo harmonijnie. Natomiast wiele pieśni jej również dedykował, a sama Stefania Różycka pomagała mu w opracowywaniu libret, oper, bardzo się angażowała. W ogóle ona bardzo dbała o niego samego, o jego kompozycje, o to, żeby one były grane, o to, żeby były teksty wszystkich pieśni tłumaczone, bo wtedy, żeby wydać utwory w ogóle, no, musiały mieć teksty, które byłyby użyteczne w krajach, w których chce się je wydawać. O ile ta twórczość Różyckiego, która troszkę szła w kierunku muzyki dla ludzi, dlatego że w pewnym momencie on zorientował się, że po prostu musi dawać ludziom radość. Więc pisał operetki również. Był strasznie za to krytykowany. To było mu wypominane bardzo, bardzo długo. No ale my uwielbiamy te utwory. Tak? Dlatego, że one są melodyjne, one są piękne i lubimy ich słuchać. Podzielimy się z Państwem takim znaleziskiem, które strasznie lubimy, obydwoje. Walc jesienny to jest utwór, który znaleźliśmy w Bibliotece Akademii Muzycznej w Katowicach. On sobie leżał w rękopisie, przepisaliśmy to, zaczęliśmy to grać i okazało się, że jest to przepiękny rodzaj wolnego walca, Boston, który z pewnością Państwu się spodoba. Thank you.
Kiedy chodziliśmy razem, nie mówiłam nic, albo niewiele, żeby nie męczyć serca. Musiałam wprowadzać oddech. Chciałam, żeby mi wystarczyło na długo, na długie chodzenie. Dopiero w domu, do którego zawsze zabierało się mnie przemocą, zwinięta w głębokim fotelu albo w łóżku, oparta o wysoko spiętrzone poduszki, odzyskiwałam głos. Opowiadałam ci chaotycznie, zatrzymane w pamięci chwile, a ty układałeś jedną koło drugiej, budując z nich moje życie, mój świat. To fragment opowieści na przyjaciela, autobiograficznej opowieści Haliny Poświatowskiej. Pisała ją do swojego przyjaciela Ireneusza Morawskiego podczas swojej podróży do Stanów Zjednoczonych.
Wtedy już mówiła, bardzo kochała żyć. Ona miała, oczywiście była przepiękną kobietą, bardzo charyzmatyczną i miała bardzo dużo grona adoratorów, ale najbardziej, największą miłością było po prostu życie. Ona bardzo chciała żyć najpiękniej, jak potrafi. I miała jedno marzenie. Chciała, żeby ją zapamiętano, żeby czytano jej wiersze po jej śmierci. I to marzenie jej się spełniło, bo dziś Halina Wyświatowska ma muzeum w Częstochowie i wiersze są przetłumaczone na 40 kilka języków. Jej poezja jest czytana od Stanów Zjednoczonych po Chiny, przetłumaczona nawet na tak bardzo niekonwencjonalne języki, jak język perski na przykład. Jej muzeum prowadzi w Częstochowie jej brat i miałam okazję właśnie go poznać i dowiedzieć się różnych ciekawostek o życiu Haliny i życiu jej wierszy po jej śmierci, bo rzeczywiście ma z całego świata ciągle zapytania o to, żeby uprowadził jakąś uroczystą premierę jej tomiku w jakimś właśnie odległym kraju na świecie. Także jej marzenie się spełniło. I tak sobie myślę, że Halina jest takim dowodem na to, że jeżeli się czegoś bardzo chce, jeśli ma się w sobie energię, pasję i właśnie czegoś tak bardzo się pragnie, to nie jest w stanie przeszkodzić w realizacji tego marzenia nic, nawet bardzo ciężka choroba. Teraz wiersz, który pisała praktycznie już przeczuwając swoją śmierć. Tak jak mówiłam, operacja w Stanach Zjednoczonych przedłużyła jej życie o 10 lat. Później okazało się, że jednak powinna mieć kolejną operację. Nie zdecydowała się na wyjazd do Stanów, bo choć została tam na kilka lat, nawet skończyła tam college, czy dostała się na studia, ale bardzo tęskniła za Polską, za krajem, za rodziną i zdecydowała się wrócić do Polski. No i zdecydowano przeprowadzić operację drugą już w Polsce, ale niestety wiedza już tutaj w Polsce nie była na ona czasem tak zaawansowana i niestety ta operacja zakończyła się właśnie śmiercią Haliny. I to wiersz, który już pisałam właśnie tak przeczuwając na śmierć.